Dzień dobry, moi mili. Witam was ponownie na kanale Świadomy Świat Rozwoju. Po drugiej stronie mój kochany myśliciel Jacek Sokal, a dzisiaj dziękuję ci. Zbytek łaski, panie. Tak, tak. A dzisiaj będziemy podejmować taki temat właśnie, czy my jako ludzkość, a bardziej chyba jako Polacy, bo skupimy się tutaj na nas, na Polakach, jesteśmy gotowi na jakiekolwiek zmiany, czy to duchowe, przestawienie się z tych wszystkich jakby dogmatów i religii, jak i również odwrócenie prawa morskiego i pójście drogą w prawo naturalne. Jak myślisz, Jacku, czy my damy sobie radę z tym? Wiesz co, ja jestem przekonany całkowicie, że sobie damy radę. Gdybym nie był przekonany o tym, to ja bym nie pracował w ogóle w tym kierunku. Więc pytanie jest właściwie, no, przynajmniej dla mnie, natury retorycznej. Po prostu damy sobie, nie damy. Oczywiście, że sobie damy radę, tylko teraz kwestia tego, co i jak po kolei. Bo widzisz, jak rozmawialiśmy wcześniej o różnych warstwach rzeczywistości, określiliśmy je, nazwaliśmy, ponumerowaliśmy. Zresztą słuchałeś tego bezpośrednio u mnie na warsztacie, więc jesteś dobrze zorientowany w tym. Zgadza się to w dodatku z twoimi poglądami. No i teraz trzeba zapytać, czy to się zgadza z poglądami innych, bo widzisz, ludzie dojrzewają w różnych okolicznościach, w różnym czasie. Nie każdy jest dojrzały do tego, żeby dostrzec, że ta rzeczywistość nie jest rzeczywistością w pełni naturalną, że ona została napisana. I dla tych ludzi działania na tej rzeczywistości, na tych operacjach tutaj w ciele czy w umyśle będą bardziej właściwe. Dla innych, którzy dostrzegają tą konstrukcję i są o niej całkowicie przekonani, działania operacyjne na systemie będą miały mniejsze znaczenie, natomiast bardziej położą nacisk na działania, no, powiedziałby świat alternatywy duchowe, duszowe, czy jakieś ezoteryczne, czy powiedzmy w astralu, czy w wyższym astralu, czy działania na duszy, czy na duchu. Niezależnie od tego, jak to nazwiemy i która to jest z warstw, każdy, kto czuje się odpowiednio nastrojony do danej warstwy, jest zobowiązany, jeśli chce dokonać zmian, działać na tej warstwie, na której najlepiej mu to wychodzi. Co nie oznacza, że działania takie operacyjne właśnie na Matrixie są nieistotne. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie powiedziałem i nie powiem prawdopodobnie, chyba że coś się zmieni, ale to będę wtedy krzyczał i odszczekiwał to. Natomiast chodzi o to, żeby wszyscy działali tam, gdzie potrafią najlepiej. Tak jak w sławetnym elementarzu, z którego ja się uczyłem. Murarz domy muruje, no, piekarz piecze chleb i tak dalej. Czyli każdy, kto może, powinien na tej warstwie, na której poznał najlepiej swoje możliwości i czuje się najlepiej, powinien działać. Oczywiście będę po raz kolejny powtarzał, że nie jest to kwestia działań militarnych lub paramilitarnych i od tego będę raczej próbował powstrzymać naszą publiczność, ponieważ system jest tak skonstruowany, że jest oparty na takich działaniach, więc oni bardzo dobrze to narzędzie znają. Będą nas prowokować do tego, żeby wyjść na ulicę, żeby był jakiś rozlew krwi najlepiej, bo to wtedy oni będą mieli powód do tego, żeby wprowadzić kontrolę, albo nas zamykać, albo internować, co na jedno wychodzi, bo to tylko łagodniejsza nazwa, albo zamykać nas w obozach koncentracyjnych. No więc jeżeli tak miałoby być, no to zdecydowanie odradzam tego typu działanie, ale poznaliśmy cały szereg działań, które są zgodne z prawem,
które zresztą i tak jest niezgodne z prawem. Ciekawie to brzmi, co? System doskonale jest zorientowany w tym, że działania najprostsze to działanie na naszych emocjach, a jeżeli są pobudzone emocje, którekolwiek, czy z tej strony, którą my odczuwamy jako przyjemną, czy tej, którą odczuwamy jako nieprzyjemną, na przykład zdenerwowanie, strach, zresztą wszystko ma w źródło w strachu, jeśli chodzi o tą ciemną stronę. I wiedząc o tym, że my przestajemy myśleć w momencie, kiedy oddajemy się emocjom, wykorzystuje to, prowokując nas do działań, które on wykorzystuje później na swoją korzyść. Weź na przykład terroryzm przecież, który był niegdyś popularny, który to skutkował większą kontrolą i to tak zawsze było. Jakiekolwiek działania oporu również wywoływały jeszcze większe restrykcje. Więc tutaj tym sposobem nie damy rady, ponieważ to oni ten sposób stworzyli. To jest ich broń. Znają ją bardzo dokładnie, świetnie na niej operują. Nie możemy się równać z nimi, jeżeli chodzi o operacje na tym systemie. A więc musimy wprowadzić coś innego. I teraz, jak mówimy o jednostkach, czyli czy ja jestem gotowy, czy ty jesteś gotowy, czy mój sąsiad i rodzina, to bywa różnie. No o to mi właśnie chodziło, Jacku, właśnie na tej najniższej przestrzeni, bo obserwuję społeczeństwo wokół mnie i mam takie wrażenie, jakby nie do wszystkich docierało, że cokolwiek się dzieje jeszcze na świecie. Tak, już nie mówię tutaj o takich, można powiedzieć, sprawach, o których my rozmawiamy, ale żeby ludzie zauważyli, że są manipulowani w jakikolwiek sposób. Czasami rozmawiając z ludźmi, naprawdę mam wrażenie, jakby w ogóle żyli w innym świecie. A dla ludzi takich już bardziej świadomych jak my, tak, to wiemy, że poprzez miłość można dużo zmienić. Niemniej jednak właśnie, czy my jako jednostki zdołamy? Widzisz, bo czy my jako jednostki? Oczywiście, że jest potrzebna pewna masa krytyczna do tego, żeby takich rzeczy dokonać. Jeżeli my nie wejdziemy w ciemną stronę, czyli w akcje, które będą natury takiej ciemnej, zemsta, vendetta, jakieś, bo słyszałem też takie propozycje, powoływanie się na dekrety z 39, gdzie wyroków śmierci musielibyśmy zastosować gdzieś na oko z 200-300 tysięcy, czyli musielibyśmy, powołując się na te dekrety, wymordować całkiem spore miasteczko. No, ja nie mogę się zgodzić z taką narracją, bo jeżeli my chcemy zakładać świat miłości i chcemy, żeby on był lepszy i zaczynamy od tego, że będziemy komuś zabierać życie, ktokolwiek, kimkolwiek jest ten ktoś, no to nie tędy chyba droga, to się kłóci, to nie jest spójne w ogóle. Oczywiście, że działania jakieś prewencyjne, czy też powstrzymujące nawet, należałoby zastosować wobec ludzi, którzy w tym systemie zrobili nam krzywdę, czyli na przykład nigdy więcej nie dopuścić ich do jakiegokolwiek głosu. Chciałem powiedzieć wyborczego, ale to nie chodzi mi o wybory jakieś w sensie parlamentarnym, czy prezydenckim, czy jakimkolwiek innym, tylko chodzi mi bardziej o wybory w sensie takiej prawdziwej demokracji, bo czas by było spojrzeć na demokrację, tą, którą mamy obecnie, trzeźwym umysłem i zapytać się siebie, czy tak ma wyglądać demokracja. Bo my mieliśmy przykłady demokracji, która była prawdziwa. Ona oczywiście sprawdzała się na mniejszych społeczeństwach, ale ona się nadal sprawdza. Tutaj ja bym odesłał do nauk, które prezentuje
pan Matyja, który mieszka na stałe i ma podgląd bezpośredni na demokrację szwajcarską, i jego artykuły, i jego, on ma swój własny kanał, więc trzeba by było go odnaleźć. On ten podgląd ma bezpośredni, więc jego doświadczenia, jego wiedza jest w tym momencie do wykorzystania. W dodatku ja rozmawiałem z nim i on jest gotowy do współpracy. Kłopot tylko w tym, że nie ma ludzi, którzy mieliby możliwość wykorzystania jego wiedzy. I tutaj jest pewna przeszkoda. Tak? Natomiast żeby się poduczyć teoretycznie i przygotować do ewentualnych zmian na tej planszy, czyli na trzeciej gęstości, na naszej przyrodzie, na naszym układzie politycznym, polityczno-gospodarczym nawet, trzeba by było się przyjrzeć, przygotować, zrozumieć, o co chodzi tutaj, i on będzie bardzo w tym układzie, pan Matyja będzie bardzo tutaj przydatny. Ponieważ jeżeli my przejdziemy do jakiegokolwiek innego systemu lub będziemy chcieli te systemy tworzyć, to bez przygotowania, bez wiedzy, tak po prostu, bo my chcemy i się spotkamy jako wiec słowiański na łące, to nic z tego nie wyniknie. To już tych wieców było, to już są tacy, którzy wiecowali co drugi miesiąc, podpisywali różne dokumenty, tworzyli swoje prawo. No i gdzie to jest? Kogo to obowiązuje w tej chwili? Nic z tego nie wyszło na razie. Może wyjdzie, nie twierdzę. Wtedy będę bił brawo. Na razie nie mogę, bo nie ma, bo nie obserwuję tego. Właśnie o to chodzi, Jacku, ale popatrz, jako tam na przykład, znowu wrócę do tych jednostek, tak? Znam wielu ludzi, którzy tam już cokolwiek robią z tym prawem naturalnym, tak? Podważają i wychodzi im to bardzo dobrze. Problem jest w tym, że większość ludzi, która trafia na przykład do nas, czeka na jakieś gotowe rozwiązania, żeby tylko podpisać i wysłać. Jakby nie ma chęci po drugiej stronie, aby się nauczyć i włożyć w tą pracę swoją energię i kreację, a przez to i dzięki temu zrozumieć tak naprawdę, o co chodzi, bo problem jest z tym właśnie, że ludzie chcą gotowca, a później jak dostają jakąkolwiek odpowiedź albo system atakuje, to wracając z powrotem i znowu zaczynamy jakby od zera. I nie wiem właśnie, czy to lenistwo nie jest ta strefa komfortu takim, można powiedzieć... Czekaj, bo pomieszamy zaraz pojęcia. Strefa komfortu nie ma nic wspólnego z komfortem. To jest po prostu strefa znanych zdarzeń, których nauczyliśmy się ich obróbki, i to jest strefa komfortu. I tak. W tej strefie komfortu mogą być sytuacje, zderzenia, spotkania, przedmioty całkowicie niekomfortowe. Na przykład człowiek, który mieszka w bardzo malutkim kurniku jakimś, bo widziałem taki przykład telewizyjny lata temu. Starszy pan mieszkał w rozpadającej się chacie z kurami, w której był smród, głód i ubóstwo, ale to była jego strefa komfortu. On się czuł komfortowo, bo on nauczył się obsługiwać ten fragment powierzchni i jemu było z tym dobrze, więc za cholerę nie chciał się dać odprowadzić do domu starców, mimo tego, że telewizja przyjeżdżała i robiła wielkie ajwaj, jaki on jest nieszczęśliwy. On akurat był szczęśliwy i wała wszystkim do tego, co on robi. Dopóki nie krzywdzi innych, niech sobie mieszka na własnej kupie. Co to kogo interesuje? Dopóki nikomu nie przeszkadza i nie zabiera komuś wolności, to jest to jego problem, to jest to jego zmartwienie. Jak on się nauczył, to dobrze. I to jest właśnie przykład strefy komfortu. Strefa komfortu to również na przykład nieudane małżeństwo, które wzajemnie się kłóci, ale tak potrafili sobie dograć swoje ścieżki kłótni, że stały się regularne jak śniadanie, obiad, kolacja. I nauczyli się to obsługiwać, nie chcą się rozejść, ponieważ to jest ich strefa komfortu, a jak widać, nie ma nic wspólnego z komfortem. Ogólnie pojętym takim w języku potocznym. Więc porzućmy na razie jakby te określenia. Natomiast jeżeli chodzi o lenistwo umysłowe, no to jest ono właściwe dla wszystkich.
dla wszystkich zwierząt, a zwłaszcza dla człowieka, ponieważ obciążenie, które energetyczne, które pobiera nasz umysł, jest dość duże, w związku z tym on chce głównie odpoczywać. On ma tylko dwa takie kierunki. Albo rozgląda się za zagrożeniem, czy też za zdobyciem pożywienia, tudzież oczywiście za prokreacją, albo, chociaż tutaj umysł tak średnio działa, w tym ostatnim, trzecim przykładzie, albo odpoczywa. W związku z tym my musimy przede wszystkim pokonać lenistwo naszego umysłu. To jest pierwszy i podstawowy punkt, bo ludziom wydaje się, większości ludzi wydaje się, że demokracja to przyciskanie przycisku zielonego lub czerwonego. To jest nieprawda. To nie tak wyglądała demokracja. Weźmy sobie demokrację heleńską chociaż za przykład. Albo jeszcze lepiej, demokrację lechicką w Konfederacji Lechickiej. To nie były jakieś sejmy typu siedzenie w ławce i głosowanie przez naciśnięcie guzika. Wcześniej do SMS-em dostają w tej chwili posłowie powiadomienie, który guzik mają cisnąć, tak? Czy tego koloru, czy tamtego, czy lewy, czy prawy. Bo tak, taka jest jedyna linia słusznej władzy. To były prawdziwe dyskusje. My sejmowaliśmy z całej naszej konfederacji. Sejmy były było kilkanaście tysięcy osób. Tak, tak. Sejmowali przez rok i radzili. Stąd nazwa radny na przykład. Oni radzili, co zrobić, żeby było lepiej. Trzeba było opanować transport, wybudować drogę, opanować połączenia poczty, gdzie konie postawić, jak je wyżywić, jak prowadzić działania zbrojne. No niestety taką historię też mamy. Teraz akurat moglibyśmy tego uniknąć. I wszystkie inne rzeczy, jak zorganizować handel, wymianę między tymi państwami federalnymi. To były ważne rzeczy. To była prawdziwa odpowiedzialność, ale zanim ci sejmujący się zeszli na te sejmy, to mieli swoje własne sejmiki, w których przychodzili mieszkańcy i mówili, no stary, nie mogę jeździć ciągle po błocie, no kurde, most trzeba postawić, bo nie mogę przejechać do drugiej wioski. Wał obronny, potrzebujemy tego, tamtego, konie nam się kończą, na północy były konie, tu sucho, tam mokro. I wiesz, i te całe problemy były na różnych poziomach rozwiązywane, ale w tym konieczne było uczestnictwo ludzi, a nie przyciskanie guzików, czyli przedstawienie jakiegoś zagadnienia i szukanie rozwiązań do niego. Natomiast jeżeli my chcemy tworzyć demokrację bezpośrednią, bez zaangażowania naszych umysłów, no to się po prostu nie ma prawa udać. No się nie uda. Więc wszelkiego rodzaju próby, jakieś takie pisania programów, że rolnik siądzie przed ekranem, tym monitorem komputera i będzie wybierał coś, no nie. Nie, przede wszystkim niektórzy ludzie nie są zdolni do takich wyborów, więc muszą zaufać na przykład sąsiadowi albo komuś z rodziny, który akurat jest tak wykształcony, że zna rozwiązanie. Więc deleguje jakby uprawnienia na kogoś, ale ten ktoś musi wiedzieć, musi być obdarzony zaufaniem społecznym, musi mieć jakąś wiedzę, być może doświadczenie jakieś, w ogóle nie być może, tylko wręcz wskazane by było i tak dalej. To jest zaangażowanie takie samo jak na przykład w budowanie ogniska rodzinnego. No, wyobrażasz sobie, że siedzisz z żoną i naciskasz guziki? Nie. Ty planujesz, słuchaj, w tym roku będziemy mieli w tym roku działki, załóżmy malwę, a w tym będziemy mieli marchewkę.
czy coś tam, tak? Bo tu jest warzywniak, bo jest lepiej nasłonecznione, a tam to sobie da radę inaczej. I planujecie, samochód nam się kończy, trzeba by było pomyśleć o samochodzie, czyli rozwiązujecie pewne zagadnienia, z którymi się spotykacie, żeby zwiększyć komfort swojego życia. I takie zaangażowanie w tych działaniach operacyjnych ja bym widział. Natomiast próby tworzenia takich demokracji, nie wiem, czy ja tu znajdę wzór, może słuchacze znajdą taki wzorzec, że ktoś się spotyka i decyduje za innych i tworzy jakieś programy komputerowe czy coś, co nie dociera do większości ludzi, to nie tędy droga. Przede wszystkim nie wszyscy są stworzeni do decyzji. A co z tymi, którzy nie są? I załóżmy, wiemy, że społeczeństwo dzieli się, to jest oczywiście sztuczny podział, ale niestety prawdziwy, na tych, którzy nie są zdolni do podejmowania decyzji społecznych, tylko indywidualnych, więc oni nie mogą podejmować takich decyzji. Musiałoby być coś takiego jak Rada Starszych, właściwie to ja bym to nazwał Rada Mądrzejszych, chociaż to by obrażało tych mniej mądrych, więc zaraz pojawią się jacyś obrażeni. Ktoś, kto rzeczywiście jest w stanie podejmować decyzje i które są dobre dla społeczeństwa, czyli będą działać na dobro, no zacząłeś od naszego kraju, no powiedzmy naszego kraju, regionu, później kraju. Tak bym to widział. A wiedząc o tym, że społeczeństwo dzieli się niestety, jeżeli byśmy tak na ostro chcieli to podzielić, że 80% to są ludzie, którzy poszukaj jakiejś nazwy, jak ich nazwać, żeby ich nie obrazić. No nie są zdolni do żadnych decyzji. No nie niestety. Ale jest to większość. No to w normalnym układzie demokratycznym, jeżeli większość miałaby podejmować decyzje i ta większość jest bez mózgami, no to wybacz, ale ja w takiej demokracji uczestniczyć nie będę. Nie chcę i nie będę. Wspominał też Korwin bardzo dawno temu, że jednak większość nie potrafi słusznych decyzji podejmować, a tudzież widzimy później właśnie wyniki tego. Przestałem słuchać Korwina, jak się dowiedziałem, jaką ma politykę wewnętrzną, wewnątrzpartyjną, a znałem, znaczy nadal znam jego doradcę, który odszedł między innymi z tego powodu, bo Korwin się odkrył i jaką tą politykę prowadzi, więc moim zdaniem jest to człowiek, który nie nadaje się do tego. W ogóle nikt z polityki, jeżeli mówimy w ogóle o politykach, nie nadaje się do żadnych działań. Żadnych. No dokładnie, to jest w ogóle wilczy bilet i powinni pójść do pracy albo zostać odizolowani, bo oni są szkodliwi po prostu i tyle. Dokładnie, ja to tylko chciałem do porównania dodać właśnie, że kiedyś o tym mówił, ale widzisz, mówimy tutaj czasami coś fajnego, dlatego że żeby zdobyć zaufanie społeczne, trzeba trochę prawdy powiedzieć, a później do tego, do tej beczki miodu wlewa się łyżkę dziegciu, żeby porozwalać ludzi, którzy udzielili tego zaufania. To też ciekawe zjawisko, dlatego że ludzie udzielają takiego zaufania raz lub pod wpływem wielu jakichś wypowiedzi i mówią, ten to jest mądry. No, to jest nieprawda. To tak jakby ktoś miał powiedzieć, a Sokal jest mądry. No dobrze, ale zrobiłem dużo głupich rzeczy w swoim życiu. I niewykluczone, że zrobię jakieś. To nie jest tak, że ktoś jest mądry lub głupi. To trzeba patrzeć na każdą decyzję, na każdą wypowiedź i każdą z osobna oceniać bez pryzmatu zaufania i autorytetu. I wtedy będzie okej. Okay. W tym także ja chętnie poddam się takiej weryfikacji i każdy uczciwy człowiek powinien tej weryfikacji się poddać. Tak? No tak, dokładnie, wiesz, mało tego, tak jak to kiedyś Janusza wspominałeś, umowa zlecenia, ale właśnie do czego dążę, popatrz, nie ma tych ludzi, którzy by mogli być takimi przewodnikami, ale obserwuję właśnie ten ruch, gdzie dzisiaj są właśnie ludzie tacy jak ty albo ktoś inny, którzy starają się tam pomagać, można powiedzieć, na różnych płaszczyznach.
duchowo, prawnie i tak dalej. Można powiedzieć, że niektórzy idą jedną drogą, niektórzy drugą, niektórzy to jakby potrafią łączyć. I tutaj moim zdaniem ci, którzy no już myślą bardzo logicznie i sensownie, którzy mają tę duchowość w sercu, mogliby być takimi przedstawicielami na przykład, ale to ludzie, którym właśnie ci pomogli, ci chłopcy albo tam kobiety, mogliby być przez tych ludzi wybierani jako przedstawiciele. Dla mnie byłoby to właśnie bardziej logiczne i mądrzejsze, jakby to był ruch taki oddolny, tak? Jeżeli ktoś jest z mojej społeczności, kto potrafi zarządzać, zna ekonomię, czegoś, no coś zdobył w życiu, tak? No to taki człowiek może mnie reprezentować. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, każda decyzja i każda sprawa powinna być oceniona indywidualnie i tudzież nie ma czegoś takiego, nie powinno być, że ten człowiek nie może być zwolniony, jeżeli nie wykonał swojej pracy. Nie ma czegoś takiego. To jest kontrakt menedżerski na wykonanie pewnej puli zagadnień i sprawozdania na bieżąco należałoby robić, tak? Przy czym podgląd społeczny takich sprawozdań powinien być w czasie rzeczywistym, czyli tutaj akurat programy komputerowe i transparentność ich zdałaby egzamin, żeby ten ktoś, kto jednak uważa się za uczestniczącego w życiu społecznym, miał możliwość sprawdzenia po pracy, jak to się ma, czy jego przedstawiciel jest w stanie wykonać zadanie, czy nie, czy zrobił jakiś postęp, czy wypoczywał sobie na Majorce, na jachcie swojego kolegi, żeby zrobić sobie jakiś blat czy tło. Więc absolutnie tak. I wtedy taki człowiek zaangażowany wysyła, załóżmy, żółtą kartkę, tak jak na boisku, i podpisuje się ryka halo Józek, czy tam jakiś inny Stasiu, czy nieważne kto, czy Halinka. Słuchaj, miałeś się zająć problemem wybudowania mostu, a ty sobie odpoczywasz na jachcie u kolegi. No kurde stary, my ci płacimy za to, no przestaniemy ci płacić i se zostań na tym jachcie. Wyślemy ci worek z wapnem i będziesz jadł wapno zamiast bułeczki, tak? No to jest oczywiste dla mnie. Jak najbardziej pomysł Janusza zatrudnię polityka na umowę o dzieło. Cały czas niezmiennie jestem za. Natomiast jest druga rzecz, że ludzie chcąc uczestniczyć w życiu społecznym mają podstawowy problem. I tym problemem jest kierat. Kierat, w który nas wrzucono. Bo teraz już zanika jakby działalność gospodarcza drobna w Polsce. Zanikają również firmy w Polsce. Jest to operacja zamierzona moim zdaniem. Po to, żeby wrzucić nas w kierat jeszcze większy, taki, którego już dotykają inni ludzie, którzy są żartobliwie nazywani korpolutkami, gdzie pieniądze, które oni zarabiają, są owszem atrakcyjne, ale wymagają całkowitego poświęcenia się łącznie z życiem prywatnym, więc taki człowiek nie może decydować o tym, co będzie się działo na scenie gospodarczej czy politycznej, ponieważ on nie ma czasu na to, żeby prawidłowo ocenić sytuację. I powiem ci szczerze, to jest wstyd, że w naszym kraju, który jest jednym z bogatszych krajów na świecie, jeżeli chodzi o zasoby, ludzie pracują średnio 10 do 11 godzin przy 24-godzinnej dobie, to jest neoniewolnictwo i trzeba to nazwać w ten sposób. Człowiek powinien pracować nie więcej niż 4 godziny dziennie, a właściwie już po 2-3 godzinach jego aktywność na tyle spada, że nie powinien pracować w ogóle. I twierdzę to z całą stanowczością, bo to są oficjalne dane z badań na przykład biorytmicznych, które ja miałem na studiach. Ja o tym wiem. Poza tym też przez całe moje życie zawodowe byłem na stanowiskach kierowniczych, czy nawet takich dość wysokich menadżerskich. I ja wiem, jak wygląda aktywność ludzka.
To po prostu wiem, bo ja to mierzyłem, więc nie oszukujmy się. To nie tędy droga. W tak bogatym kraju jak nasz, ludzie powinni pracować z przyjemnością. 3-4 godziny, mieć zapewnione środki do przetrwania, do życia w takim komforcie, żeby mogli uczestniczyć w życiu społecznym i wtedy chętnie by uczestniczyli. Nie powinno być czegoś takiego jak przymus takiego uczestnictwa wręcz. Ale oni by się wtedy interesowali, bo byliby wtedy dobrze doedukowani, bo tutaj jeszcze edukacja, musimy zaznaczyć, że edukacja jest całkowicie źle zrobiona. To jest wszystko do zmiany. Łącznie z nauczycielami, łącznie z systemami sprawozdawczymi. To wszystko jest wymysł rockefellerowskiej propagandy, która ogłupia tylko ludzi, w tym także dzieci, a przede wszystkim dzieci, po to, żeby wykształcić armię biorobotów na tyle durnych, że będą wciskać jakieś przyciski, nie wiedząc nawet, co robią. Edukacja od podstaw jest do zmiany, aż poprzez edukację społeczną dojrzałych ludzi, żeby dowiedzieli się i poczuli na własnej skórze, że aktywność społeczna i decyzyjna ma wpływ na ich dostatek. I wtedy nie trzeba będzie nikogo zachęcać. Ale widzisz... Bo to jest tak jak w interesach, czy jak idziesz, nie wiem, czy ty masz akurat taki tryb, ale powiedzmy, weźmy taki przykład popularny. Idziesz w interesach na obiad ze swoim kontrahentem i powiedzmy, że zamierzasz zrobić z nim interes na powiedzmy 100 tysięcy złotych. Czy ty się będziesz śpieszył? Nie, ty spokojnie zjesz, dasz mu zjeść, wyluzować się, żeby on nie myślał o tym, czy że mu w brzuchu burczy, albo że się gdzieś śpieszy. Nie, tacy ludzie mają czas. Mają czas dla siebie, bo oni zdają sobie sprawę z tego, że jak spieprzą tą rozmowę, albo czegoś nie potrafią zrozumieć, to odbije się to na interesie. Weźmy taki przykład, organizacje japońskie, załóżmy. Albo przykład organizacji francuskich w biznesie. Tam odmówienie pójścia na jakąś kolację czy przyjęcie, to jest koniec po biznesie. Nie ma czegoś takiego tam. No tak, ale widzisz, to wspomniałeś coś bardzo ważnego, że my jako ludzkość, właśnie o tych korpoludkach, bardzo często mamy wprogramowane tą pracę po 12-13 godzin, później właśnie ci ludzie, którzy są, nie ukrywamy, trochę bardziej inteligentni, mądrzejsi, mogliby podejmować decyzje, po prostu są przemęczeni, tak? A ci, którzy jeszcze jakąkolwiek mają siłę, no to niestety patrzą na jakieś seriale, telewizję i tak dalej, no i tutaj decyzyjności takiej prawdziwej, można powiedzieć, odpowiedzialnej nie ma. No i to też jest zamierzone, żeby sprzedać nam rozrywkę, żeby ludzie gapili się w telewizory, żeby puchły im brzuchy od piwska, które nie jest już piwem generalnie, tylko trucizną, spirytusem zaprawionym, czymś smakowym, żeby w miarę przypominało to. Jeszcze do tego najchętniej w aluminiowej puszce, żeby byli aluminiową anteną, która odbiera sygnały podprogowe na przykład. I mamy generalnie tą decyzyjność załatwioną, bo taki człowiek nie jest zdolny do jakiejkolwiek decyzji. Jego decyzje są podejmowane na poziomie ciała, czyli wysikać się, bo jestem przepełniony, czy też nie. Mam ochotę bzyknąć żonę, czy nie. Ale już nie mam, bo albo się schlałem, albo po prostu jestem już przemęczony i generalnie to mi się nie chce. To są takie decyzje, które do takich ludzie takich pokrojów są przygotowani. I oni uważają, że podejmują jakieś decyzje. To nieprawda, to są decyzje na poziomie fizjologicznym. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie dużymi społeczeństwami, to tu potrzebujemy ludzi wypoczętych z wiedzą, z doświadczeniem, ludzi trzeźwych przede wszystkim, absolutnie.
którzy nie ulegają złudzeniom, tylko starają się trzeźwo popatrzeć na świat. Ale to za tym idzie to, że ta trzeźwość jest niemal w tej chwili na każdym kroku, ale to na każdym, zakłócana. Bo człowiek, który jest pod wpływem adrenaliny, to jest także człowiek nietrzeźwy. Zwróć uwagę na to. Ja się zgadzam z tym tak samo, bo widzisz, często pracuję też z ludźmi, którzy mają w sobie jakiś tam nałóg. Ja nawet, widzisz, palę papierosy i dla mnie to też jest nałóg. Właśnie wszystkie nałogi są tak wprogramowane w umysł człowieka, by odbierać mu energię i czas, czyli to, co jest najważniejsze tak naprawdę dla nas. Jakikolwiek to jest nałóg, jakikolwiek. I teraz popatrzmy na ten mechanizm. Tak mamy zaprogramowany umysł, że z tego dnia nie zostaje nam wiele czasu i tudzież też tej energii właśnie takiej, którą moglibyśmy przekazać na to, żeby tą rzeczywistość budować odpowiedzialnie. Ale właśnie jak z tą odpowiedzialnością jest wśród ludzi, bo tak naprawdę człowiek, który jest świadomy, który no nie ukrywajmy, jednak tą duchowość trzeba oprzeć na miłości i tutaj innej drogi nie ma, ja nie widzę bynajmniej, który doświadczy też tak zwanego przebudzenia, oświecenia, zwał jak zwał, no nie potrafi inaczej, tak? Tu jest tylko miłość, nie potrafi krzyczeć, nie potrafi nienawidzieć, idzie jakby tą jedną drogą i tu jest, pojawia się w pewnym momencie ta odpowiedzialność, bo ten człowiek zdaje sobie sprawę z tego, gdzie jakby pokłada swoją energię i wtedy nie oddaje swojej energii, można powiedzieć, na jakieś tam wymagania systemowe, tylko świadomie zarządza tą energią, kieruje tą gdzie chce, nie kieruje gdzie nie chce, dzięki temu oszczędza tą energię, zaczyna kreować świadomie swój świat. Ale czy tych ludzi nie jest za mało jakby tutaj dzisiaj? Ja obawiam się właśnie, że za mało jest takich odpowiedzialnych ludzi. A kto ich policzył, żebyśmy mieli możliwość stwierdzenia tego z całą pewnością? To tak widać dlatego, że my jesteśmy w podziemiu jesteśmy. Chciałem powiedzieć pewnego rodzaju, ale to nie jest pewnego rodzaju. Jesteśmy w podziemiu, ponieważ nas się tępi. I każdą osobę myślącą w niedalekiej przyszłości będą czekać jakieś prześladowania. Musimy być na to gotowi, ponieważ system nie potrzebuje osób myślących. To dla nich to jest wirus. System potrzebuje jednolitości. Dlatego walczy z różnorodnością, ponieważ różnorodność im przeszkadza. Jest trudniejsza do zarządzania, potrzebne jest wiele opcji, dlatego dużo łatwiej jest zarządzać ludźmi, którzy są albo zbiorowo pijani przez substancje, albo pijani poprzez pobieranie fałszywej informacji, jednolitej rozrywki, jednolitej ogłupiającej telewizji. I wszystko musi być jednakowe. Do tego doszło, że próba w tej chwili w Europie zamachu na białą rasę jest zbyt oczywista, żeby jej nie zauważać. A jeszcze ludzie nie zauważają właśnie. Bo śpią, albo są bardzo zajęci, albo są po prostu tępi. I jeszcze po raz trzeci, bo już kiedyś nawet zrobiłem o tempocie program. Jeżeli ktoś się obraża na mnie, że ja w ten sposób mówię, to znaczy, że właśnie jest tępy. A jak ktoś jest tępy, to jest tępy, a nie myślący inaczej. I mam gdzieś czyjąś opinię na ten temat.